Witamy na kanale Profilaktywni. Ja nazywam się Patrykiem. A ja nazywam się Kasia M. Dobra, to co będziemy dzisiaj robić? Zadanie polega na tym, że sparowujemy zagadnienie związane z prokreacją i zdarzenie związane z życiem codziennym, jeżeli chodzi o równy czas. Spermatogeneza. 72-74 dni. Przebiegający w trzech fazach proces powstawania plemników z komórek macierzystych, odbywających się w wiodrach. Po nim potrzeba jeszcze od 2 do 12 dni w najądrzach, żeby plemniki uzyskały pełną dojrzałość. Więc co Kasiu, jak myślisz, trwa mniej więcej 72-74 dni około, oczywiście. no bo Teraz wiadomo. sobie muszę to jakoś tak przyłożyć na miesiące, czyli 74 dni to jest tak dwa, ponad dwa miesiące, tak? Dwa miesiące. Dwa, z ponad hakiem. dwa miesiące. No to wiadomo, nasze ukochane wakacje mniej więcej tyle trwają. Który już jest... Tak, które już minęły, ale jeżeli jesteś studentem i czekasz na wakacje, to wiedz, że będziesz miała trochę dłuższe. Cykl miesiączkowy. Wzorcowo trwający 28 dni cykl, umożliwiający dojrzewanie komórki jajowej, jajeczkowanie i przyjęcie zapłodnionego jajeczka w macicy. I on przebiega w czterech fazach. Czterodniowej menstruacji, dziewięciodniowej fazie folikularnej Jednodniowej owulacji 14-dniowej fazie lutealnej. Spokojnie, bo 28 nie, nie, nie. dni to związane też jest z fazami księżyca, więc <grym> cały pe, pełny cykl e, faz księżyca to 28 dni. Przypadek, że to jest powiązane ze sobą? Chyba nie. Ej, ja bym nawet nie wpadła z fazami księżyca, kurde. Dobra. To co, lecimy dalej? Proszę bardzo. Okej, okay, teraz ja czytam. Ciąża d 280 dni. Plus minus 20 dni. Równa się 9 miesięcy. No tak, oczywiście. Dla wygody dzieli się ją na trzy trymestry. W pierwszym tworzą się wszystkie narządy, w drugim zaczynają działać zmysły, w trzecim dziecko dojrzewa. Co już wiemy. Dokładnie. <grym> Czyli. 9 miesięcy. Co trwa 9 miesięcy w życiu codziennym. Oprócz ciąży. Czyżby, czyżby, czyżby rok szkolny. No. Były wakacje, to teraz rok szkolny. Dokładnie. Nie? No tak na no, no, Może bo... rok akademicki, bo. O. O tak. Dobra, mamy to. Zostawiamy rok akademicki, 9 miesięcy. Dni płodne. Dni płodne trwają od 1 do 5 dni. Największe szanse na zapłodnienie są, kiedy do stosunku dochodzi podczas trwającej owulacji lub dzień wcześniej. Plemniki są jednak w stanie przeżyć w drogach rodnych kobiety nawet 5 dni. Ok, czyli 5 dni od 1 do 5. Czyli od poniedziałku do piątku pracujemy ewentualnie. Tak. Jesteśmy w szkole. Jest I no wtedy to są największe szanse na zapłodnienie. Dokładnie, czyli tydzień pracy. Od poniedziałku do piątku. Ok, następnym zagadnieniem jest żywotność plemnika od 48 do 72 godzin sprzyjających warunkach dróg rodnych kobiety przed i w trakcie owulacji. Niekiedy nawet 5 dni w warunkach niesprzyjających kilka godzin, maksymalnie 12. Okej, okay, więc co myślisz o tym pojęciu? Co trwa tyle samo, co. Co to? Co żywotność plemnika. Trzy dni. Majówka, Majóweczka? Majówka bardzo przyjemna, Trzy tak. Trzy dni trwa. Więc myślę, że to prawidłowa odpowiedź. Poród. Poród trwa od 12 do 14 godzin przy pierwszym dziecku. A 8 do 10 godzin przy kolejnych zdarza się jednak, że poród trwa krócej, czyli mniej niż 5 godzin, albo dłużej ponad 24 godziny. Jego długość zależy od częstotliwości i siły skurczów oraz budowy kobiety i wielkości dziecka. Okej, okay, więc co może trwać mniej więcej 10-12 godzin? No ja ostatnio podróżowałem do Czech, z Warszawy do Pragi dojechałem sobie w 12 godzin. Więc. Sprawnie, Dokładnie. bardzo sprawnie. Poszło nam prawie tak sprawnie jak Twoja podróż do Czech. Dokładnie. Przekazuję w Twoje ręce. Okej, okay, kładziemy I tutaj i kończymy. Więc kończymy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, a raczej zapraszamy. Zapraszamy. Do komentowania oraz zostawienia łapki w górę. I podzielcie się z nami Waszymi spostrzeżeniami. Co Wy byście tutaj nam podpowiedzieli? Dokładnie, więc cześć. Papa. Pa.